Siemaneczko, z tej strony ja. W dzisiejszym odcineczku, jak dobrze wiecie, Jailbreak się zmienia i to bardzo szybko zostało zmienione, naprawdę ostatnio dużo rzeczy. I dzisiaj w sumie chciałem się przenieść w czasie, cofnąć się w czasie o takie... O... Kiedy powstał Jailbreak w ogóle? Jailbreak powstał w 2017 roku, więc 3 lata temu. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy wehikułem czasu przeniesie się 3 lata do tyłu? Na początku może pokażę wam niczyj szybki przelot z góry, jak aktualnie wygląda Jailbreak i porównacie sobie do tego, to zaraz zobaczymy. Przeniesiemy się wehikułem czasu do tyłu i sprawdzimy sobie, jak wyglądał kiedyś Jailbreak. Porabujemy sobie i zobaczymy w ogóle. Dobra, drodzy widzowie, jak wiecie, ostatni update zmienił nam już zupełnie Jailbreaka i Jailbreak już jest niczym niepodobny do tego, co było zupełnie kiedyś na samym starcie. Jedynie tu jest pamiątka ze starych czasów, bardzo starych, jeszcze takich, co niektórzy nawet nie wiedzą, że nie grali w Jailbreaka. Nawet nie wiedzieli o istnieniu Jailbreaka, nawet nie grali w Robloxa. Więc co i jak, to zaraz wam wytłumaczę, ale szybki przelot jeszcze nad wszystkim, żebyście sobie zobaczyli i będziecie mogli cofać. Pamiętajcie, sub, like i dzwoneczek. Zostawcie tutaj suba, lajka i dzwoneczka, bo jeżeli to oglądacie, to jesteście najlepsi. Więc zostawcie tu suba, lajka i dzwoneczka, to jedna skrzyneczka może powędrować do was na live'ie. Jeżeli napiszecie tutaj, swój nick w komentarzu i będziecie na live'ie, to rozlosuję dla was skrzyneczkę. Live'y są codziennie 19:30, więc zostawcie lajka, suba, piszcie swój nick w komentarzu i napiszcie, od kiedy gracie w Jailbreaka. Od jakiego roku? Czy gracie od roku, czy od 2 lat, czy od 3 lat? I nie mówcie, że 4, bo 4 nawet Jailbreak nie istnieje. Więc od razu mówię, że maksymalnie 3 lata możecie podać. Żeby nie było zaraz tych kłamców. Dobra. I jak widzicie, miasto to wygląda teraz tak. Fajnie to wygląda, moim zdaniem fajnie to wygląda. Tu mamy bazę, w ogóle mapa jest powiększona. Konkretnie. I jest tu, to wygląda jeszcze dokładnie. Tu jest most. Tu jest to całe miasto. Tam jest dalej większa, powiększona mapa. Mamy latarnie, lotnisko, pociąg jeżdżący i tak wygląda ta cała mapa. I przejdziemy sobie jeszcze do policjantów i pokażę wam, jak wygląda mapa od strony jakby mapki Jailbreakowej. A mapka Jailbreakowa jest przecież w bazie wojskowej. Więc idziemy sobie i zaraz cofamy się w czasie, wykonamy sekretną sztukę cofania się w czasie o 3 lata. O dokładnie 3 lata się cofniemy do jednych, prawie do czasów, kiedy Jailbreak powstawał. Dopiero tak jakby Asimo powiedział, dobra, robimy Jailbreaka, pierwszy updater, robimy go. Tutaj mamy całą mapę, jak widzicie, mapa jest teraz dużo i dużo większa i tu jest ta granica mapy. Tu nie widać tej krechy, ale tu jest, bo tu się znika. On jakoś tak idzie, tak. I tu się znowu zamyka. Tutaj, no i to jest cała mapka Jailbreaka, jak widzicie, jest dużo większa. Mamy dwa wulkany, jeden wulkan tu, taki rozwalony, drugi wulkan tu. Mamy starą w ogóle tu mapę, zobaczcie. Tu jest jeszcze stara mapa. Wow, zobaczcie, jeszcze jest stara mapa, nie została zaktualizowana. Więc jeżeli ktoś jeszcze chce zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś, to ona tutaj jest. Dobra, a my, drodzy widzowie, przechodzimy już do starego Jailbreaka, tylko musimy się tam telepernąć. A ten oto nam typ pomoże. Kapitanie! Idę! No i jesteśmy w pierwszym update'cie Jailbreaka. W ogóle zobaczcie, wszystko tu jest, co mało być. Mamy więzienie nasze. Ale zobaczcie, przecież tu jest jeszcze to stare więzienie. Zobaczcie to. Może zaraz pójdę na policjanta. Chyba na policjanta będzie lepiej. Zaraz skończymy tutaj. Zobaczcie, tu jest jeszcze stare i to stare więzienie. Z tą starą stołówką, na którą kiedyś się bawiliśmy. Pamiętacie, tutaj były te nasze zabawy. Teraz stołówka jest inna. Tu cele się troszeczkę zmieniły względem tego, że chyba tu tego po prawej nie ma. To są po prostu cele. Zobaczcie. To są te nasze stare tutaj zabawy. Tu wyjście. Okej. Okay. Tu jeszcze ta stołówka była tutaj, to pamiętam. I tu się chodziło. Ja z tego live'a bym chyba zrobił chętnie. Tu prywatny serwer kosztuje 10 Robuxów, więc to by było coś. No jednak muszę tutaj policyjkę wybrać. I żeby nikt mnie nie aresztował. Ale zobaczcie. To dobra.
Dobra, bierzemy tutaj policyjkę. Okej, jesteśmy. Mamy bazę policyjną w mieście, ona była. Okej, tylko samochodu tu nie ma. Zobaczcie, jak to miasto wygląda, jakie stare miasto. Aha, i tylko najgorsze, że nie ma żadnego samochodu. Tam jest jakiś samochód. O, tu jest samochód. Dobra, lecimy po ten samochód. Nie myślcie, że ten trzeba kupić. Nie. A, się tylko... No, chciałem ten samochód wziąć, ale jednak go nie wezmę. Ale był już, zobaczcie, ten model trzeci już był tutaj. Więc też w jakimś stopniu to wszystko fajnie było. Tam jest, dobra. Lecimy... O, jest ktoś! No, to nieźle. To nieźle, nam tu nic nie zrobimy sobie teraz. Lecimy po tamto autko i zaraz sobie zwiedzimy całego jailbreaka. W ogóle jak tu pusto jest, przecież tu jest budynek teraz. To jest apartament. Tu jest ogrodzone. Ja... Dobra, ale w ogóle po... Co, to jest koniec mapy. A tu się wiecie, gdzie tu się jedzie? Widzowie, jeżeli to miejsce kojarzycie, to tam się jedzie do elektrowni. I zobaczcie na to, tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma, tu nie ma powiększonej mapy. Tu jest jeszcze ta malutka mapa, tak to kiedyś wyglądało. Zobaczcie, tu. Tak kiedyś to wyglądało, mapy już tu dalej nie ma. Tam jest tylko to, i tak kiedyś się grało. No masakra, jak to teraz wygląda. Znaczy, jak to wyglądało, nie? W ogóle to tak stare czasy, że ja już dobrze tego nie pamiętam. A grałem chyba, no, pół roku po tym, po wyjściu jailbreaka. To już tutaj trochę lepiej to wyglądało, dobra. Bierzemy sobie autko, które już było. W ogóle to na początku już Tesla zrobili. Okej, okay, co w ogóle tu mamy? Co? Tu nie ma jubilera! Nie ma jubilera! Dowie, jak to nie ma jubilera? Okej, okay. Ale jest, bank jest, dobra. W ogóle bank jak inaczej wygląda. Okej, okay, bank jest. Nie obrabujemy sobie banku, no bo niestety, no bo wiecie, nie ma. Nie ma tutaj wyspy. Tu jest tak ubogo, teraz są palemki. Zobaczcie, nie ma tej bazy policyjnej. W ogóle kiedyś tak, tej bazy wojskowej, kiedyś tak wyglądało, że po prostu było duża pustynia i tyle. A później tu dodali tą bazę i później tu te łopatki były, tu się działo dużo. Wprowadzili tą ogromną bazę policyjną, znaczy wojskową. Okej, okay. I tu pusto, tu przecież, zobaczcie. Tu? Tutaj jest teraz stacja dla pociągów. Ale pociągi jeździły, widzę, że pociągi już jeździły, więc jest git. Do, i jedziemy do muzeum, jedziemy do muzeum. Znaczy w sumie wtedy to nie było muzeum. Dobra, jedziemy sobie do muzeum. Tam w stronę muzeum, no bo w sumie muzeum nie było, dobra. Lecimy tutaj. I tutaj też jest przecież dodany ten sekret, co nie? I tego też nie było tutaj. W prawej stronie. Wszystko zostało dodane. W ogóle zobaczcie, ile Asimo pododawał tu. Cała ta baza, nie wiem, która prawie jest, że nieużywana, no ale jest po prostu. Dobra. Okej. Okay. I lecimy sobie tu. I zobaczcie, tak kiedyś to wyglądało. Kiedyś tak to wyglądało i nie było możliwości, żeby... po prostu tu rabować. Pamiętam, o, jak do dzisiaj pamiętam, bawiłem się w chowanego. Jedna osoba schowała mi się tu i wygrała całego chowanego. No, nie znalazłem też. Ale no, bawiliśmy się w chowanego jeszcze tutaj, jak nie było muzeum, tu już chowany był praktykowany, więc no wiecie, że mój kanał jest naprawdę też stary, patrząc na to, jakie tu zabawy mieliśmy. Dobra, wjeżdżałem powoli do miasteczka. Aha, dobra. To musimy niestety wejść, rozbiłem się samochodem. Ale zobaczcie na to. Tam nie ma bazy, w ogóle bazy wulkanu nie ma nawet, wulkanu nie ma wtedy, tylko chodzi tu prąd. Ale chyba coś tu planowali, że tu prąd dochodził, więc coś tu planowali, więc pewnie tu już było, że tutaj powoli coś przychodziło. Mamy te skrzyneczki, możemy kupować skrzyneczki, mamy, były, nie było tej najlepszej. Mamy jeszcze kasę, możemy kupić tę kasę, niestety, a nie możemy kupić nawet kasę, chciałem kupić. Na tylko 75, tu jest za 200 skrzyneczka. Mieliśmy już misję, nie, a tu coś tam było, okej. Okay. Zobaczcie na to. Już Asimo myślał o tym, żeby zrobić ten kamień. Pierwszy update to już był ten kamień kosmitów, czyli to było prawie na samym początku. Było myśl o kosmitach, o tym, że oni będą atakować tą krainę. Już na samym początku to było przewidywane. Zobaczcie na to. Pierwszy update i już wiedzieli, co będą robić w ogóle z UFO i tą resztą. To też było ogromnie.
Nie było Donuta, nie było tu w ogóle nic. Zobaczcie, tu był pusty cały teren pusty. Zobaczcie na to. Tu mieliśmy samochody. Tak, tu mamy samochody. Co tam jeszcze było? Okej, okay, tam jakieś mamy całe domki, całe osiedle, które już jest wiadomo zmienione. No tak, ale to jest osiedle jeszcze było. Zobaczcie, to ile lat trzymała się ta jedna rzecz, czyli to miasteczko. 3 lata było prawie, że w niezmienionym stanie. Prawie, że niezmienione było to miasteczko. Znaczy, było zmienione, lekko zmienione. Dlaczego? Ja wam pokażę, jak było zmienione to miasteczko, ponieważ z tego co, można było wchodzić do tych budynków, a później je zamknęli. Później je zamknęli, że nie można było do nich wchodzić. Więc jak dobrze wiecie, to co Asimo teraz zrobił w nowym update'cie, że budynki mają swój środek, no to to nic nowego, bo kiedyś to było. Kiedyś normalnie było, do tych budynków można było wchodzić. Zobaczcie to, widzicie to? Te budynki były kiedyś możliwością wejścia, więc tu tak naprawdę to Asimo nic nowego nie wymyślił. Okej, okay. Tylko no ulepszył te wchodzenie do środka. No i co, mamy tu jeszcze stację benzynową. Stacji benzynowej się chyba też dużo nie zmieniło. No teraz, znaczy, też, zobaczcie, to całe miejsce było niezmienione, zostało dodane tylko tutaj. 1 milion, donut, gun shop i ta lotnia, a tak to nic nie było zmienione. Więcej trawy, więc gdzieś było po prostu dużo ziemi, to w końcu zarosło trawą, teraz trawa urosła, więc no dużo się tu zmienia, naprawdę dużo się tu zmienia. Same to miejsce, tu, gdzie tu teraz mamy same jeziorko, tu wszystko. Także, w ogóle był tu jeden rabunek, teraz tak patrzę, tylko jedną rzecz, można bank było tylko obrabować, nic więcej. Więc no ubogo było bardzo. No i tu nie ma nawet Asimo, że można go obrabować. Tu było ten wodospad, jeszcze ten stary wodospad, jak dobrze obejrzycie sobie stare odcinki Fireouta lub coś. Jak jeszcze mapy nie było, lub moje stare odcinki, to możecie zobaczyć, że my bawiliśmy się przy tej fontannie. I się wchodziło na nią. Na nią się wchodziło na dwa sposoby. A tylko. O, ona jest tutaj otworzona, ale ona się bawiło na dwa sposoby. I wchodziło się tak. I tutaj później dodali. Wiecie kogo? Jeżeli wiecie kogo, później dodali tutaj easter egga, możecie napisać w komentarzu. A w tym miejscu skończymy. Jeżeli ktoś nie wiedział, jak wyglądał kiedyś jailbreak, to wyglądał tak. Czyli prawie tu nic nie było. A, nie pokazałem wam. Widzicie ten samochód? To jest pamiątka. Dobra, jeszcze tylko zanim skończymy, to jeszcze widzimy się przy tamtym samochodzie. Okej, okay, jesteśmy przy tym samochodzie, jak dobrze wiecie, Asimo dodał teraz coś takiego na garażach, w tym małym mieście. Jest to, można powiedzieć, sentymentalna rzecz, bo niektórzy mówią, o, dodał nowe garaże. Starsi gracze, jak ja, wiedzą, że jest to rzecz sentymentalna. Dlaczego? Ponieważ, zobaczcie, to auto już kiedyś było na garażu. Auto kiedyś już było na garażu. Na garażu w pierwszych w ogóle update'ach jailbreak'a, dlatego to jest sentymentalna rzecz dla niektórych graczy, że Asimo to do takiego easter egga, że macie po prostu własne to autko na garażach i teraz są dwa te autka na garażach w małym mieście, zostało przeniesione tam. Mały fajny easter egg dla starych graczy, jest to po prostu coś no fajnego. I pokażę wam jeszcze, jak się zmieniało kiedyś auta. Kiedyś się wjeżdżało autem i z tych paneli się wybierało, czy chce się body color, detale, światło jakie chce się mieć. Kolor opon, o jakie opony i window color. Tak się kiedyś zmieniało, nie było tego całego panelu, co macie teraz u góry. Więc teraz widzowie, w tym miejscu oto, z takim sentymentalnym, to widzicie też tutaj. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Pamiętajcie, łapkujcie i subskrybujcie, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, niech napisze auto w komentarzu. Zobaczymy, kto dotarł do tego momentu, bo tu nieliczne osoby tutaj dochodzą. Więc napisz auto i pochwal się, że to oglądasz. Na razie.